Odziany skromnie, powiem tak. Koszula w kratę. Buty zimowe noszone cały rok, konkretnie upierdolone błotem. Sztruksy. Spojrzenie seksowne, złote zęby. To są ludzie, którzy się wyrwali spod opieki rodziców. Czują się jak na jakichś takich koloniach, nie? Jesteś naprawdę przekonany o tym, że złapałeś po prostu Pana Boga za nogi i nawet tak przy kolanach, nie to, że na kostki. I troszkę zachowują się jak zwierzęta w kontakcie z alkoholem. Ty wszyscy twoi młodsi znajomi to totalni idioci, bo ty już jesteś na studiach. Do piątku się napierdolić, coś wyrywać, poruchać. Sądzę, że ilość stosunków, które student odbywa w trakcie roku, jest przeciwnie proporcjonalna do ilości wypitego alkoholu. Mistrzowie alkoholu. No. Im więcej jest piwka i szalonej zabawy, tym bardziej zażygujesz się na kanapie obok stóp swojego kolegi. Chodzą na studia, żeby przeżywać te niesamowite melanże. Rzegają pod siebie i obsikują budynki. Piwko za 4 złote we wtorki, wcale nie kuszące do tego, żeby w środę przyjść zasranym na zajęcia. Przychodzi tylko taki czas trzeźwienia, 2 razy do roku i to jest właśnie sesja. Rozmowy o polityce, religii i bardziej pijani, tym głębsze tematy. Są też ludzie, którzy, znaczy studenci, którzy... No to też ludzie. Brud, smród, ale to jest też klimat studiów i niektórzy to sobie lubią. Akademik to jest przedłużenie zielonej szkoły. Jedna wielka melanżownia. No na pewno nie jest do nauki, bo każdy z nas wie, że w akademiku uczyć się nie da. Jeżeli to miejsce jest przynajmniej w 1% takie, jak opowiadają te legendy i naprawdę kociołek Panoramiksa kiedyś został stworzony i ktoś wlał piwo do szampana z napojami energetycznymi i wypił to i stwierdził, że jest królem świata, to chciałbym to zobaczyć. Spać też się nie da. Niezależnie od dnia, tygodnia znajdziesz sobie tam towarzystwo do picia. No. Sesja się zbliża, to trzeba iść normalnie na ławeczkę przed akademik się pouczyć, bo w akademiku się nie da rady. To jest całe takie spektrum alkoholowych żartów. Chodź się najebiemy. Kurwa nie zdam, kurwa ustny. Bez spiny są drugie terminy. Dziewczyna jest jak bumerang, zawsze wraca. Fajna dupa, fajne macycki. Masz jakieś ściągi. Nie idę na wykłady. Dziewczyna jest jak zapałka, trudno ją zapalić. Wiesz co, przyjdę we wrześniu. Ściąganie na studiach może konkurować jedynie ze ściąganiem w przedszkolu. Wystarczy, żeby otworzyć PDF-a. Wykładowca każe oddać telefon, to niektórzy mają dwa. Najbardziej lubiłam usiąść w jakieś koleżanki i po prostu się wymienić, wiecie. Chciałoby się powiedzieć, że jakieś ukryte krótkofalówki w chipsach albo tatuaże wodne, które widać tylko na podczerwień, ale nie. Usiądziesz za kimś i przyklejasz mu karteczkę na plecy i to bardzo rzadko widać. Na chusteczce też jest dobre, tylko... Trzeba pamiętać, na której chusteczce ma się zapisaną ściągę, a do której tam chce się ewentualnie wysmarkać. Wszyscy ściągali. To nawet nie jest tak, że trzeba ściągać, bo... Dodajesz się do grupy na Facebooku. Dzień wcześniej masz egzaminy od poprzedniego roku. Są tak niestety leniwi, że dają te same egzaminy 13 lat z rzędu. Czasem są dwie grupy, czasem cztery, trzeba się wkłócić. Czterech. Ja zawsze sobie wypisuję na karteczkach i przyklejam sobie na buta. Najpierw lepiej się zaznajomić, czy człowieku mi tak nogę wykręcić, żeby spojrzeć na ten but. Brał długopis, który był bezbarwny i wyrywał cyrklem całą książkę na tym długopisie na ściankach. Niektórzy są tak leniwi, ja na przykład taki byłem, że miałem odpowiedzi, a i tak się tego nie uczyłem i później nie zdawałem. 12 godzin zajmował mu jeden długopis, a robił takich na egzamin około 10. Najlepszy sposób na ściąganie jest się nauczenie się, no i można ściągać z własnej głowy wtedy. Ja nie przetrwałem, więc ci nie mogę doradzić. Nie uczyć się. Uczciwość i pracowitość totalnie nie popłaca. Nie chodzić na wykłady, chodzić tylko na ćwiczenia. Zakręcić się wokół osób, które mają już kontakty. To jest najważniejsze. Imprezować jak najwięcej się da ze wszystkim, bo to jest najważniejsze. Jeśli z nikim nie imprezujesz, nie znasz ludzi, nie chodzisz właśnie na zajęcia, no to później nie masz notatek, nie masz niczego do wykładu. Chyba trzeba lizać komuś pupę, żeby potem tobie lizano. Tak mi się wydaje. Myśleć o swojej przyszłości, a nie tylko o tym, żeby się piwka napić.